Pewnego razu przyszedł na plebanię starszy mężczyzna i zwrócił się do mnie z prośbą. Proszę księdza, ja chciałem spotkać księdza Tomaszewskiego. Tak dosłownie powiedział. Ja mówię, proszę pana, ksiądz Tomaszewski już nie żyje. Zmarł w 1957 roku w rodzinnej miejscowości w Urzędowie. I tam został pochowany. Ja chciałem zobaczyć tylko jego zdjęcie. Mówię, dobrze, proszę pana. W kościele wisi jego portret na ścianie, księdza Tomaszewskiego. Chodźmy. Otworzyłem plebanię, otworzyłem kościół i z tym mężczyzną przeszliśmy do zakrystii. On zobaczył na ścianie obraz, portret księdza Tomaszewskiego, podszedł pod ten portret i długo, długo patrzył. I zapytałem go, kim dla pana był ten ksiądz, że Tomaszewski? Kuzyn, znajomy, przyjaciel, a ten chwilowo oderwał się od wzroku na portretu i do mnie powiedział, proszę księdza, ja żyję dzięki niemu i moja córka. Ja się nazywam Mojżesz Appelbaum, jestem Żydem i chciałem zobaczyć tu jego, chociaż jego zdjęcie, bo wiem, że jego już nie ma wśród żyjących. Byłem w 1939 roku radnym gminy żydowskiej w Firleju. Kiedy wojna wybuchła, przemówiłem publicznie do ludności Firleja, zachęcając do walki z Niemcami. Kiedy Niemcy wkroczyli do nas 15 września, musiałem z tego powodu się ukrywać. Zaraz na drugi dzień po ich wkroczeniu sprofanowali bożnicę, wprowadzając tam konie i porwali rodały. Niemcy kazali Żydom, by dali im 100 sztuk toaletowego mydła i 2 kg kawy w przeciągu pół godziny. Rozkaz ten Żydzi wykonali. Appelbaum Mojżesz, urodzony 30 maja 1903 roku w Kocku, województwo lubelskie. Wykształcenie 5 klas gimnazjum i szkoła rabinacka w Warszawie. Zamieszkały przed wojną w Firleju, powiat lubartowski. W kwietniu 1942 roku Niemcy utworzyli w Firleju w powiecie lubartowskim getto, w którym oprócz 167 mieszkańców wsi pochodzenia żydowskiego znaleźli się także Żydzi z Lubartowa, Lublina i Żydzi słowaccy, przesiedleni do Firleja wiosną 1942 roku. W październiku 1942 roku getto zostało zlikwidowane, a Żydów deportowano do getta w Lubartowie, a następnie do obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu. Pewnego dnia wszystkich Żydów z okolicy zebrali Niemcy w Lubartowie na stacji kolejowej i tam pociąg nadjechał w nocy i miał ich, tych Żydów, zebrać i wywieźć do Treblinki. Wśród tych Żydów była rodzina, on nazywał się Mojżesz Appelbaum, a jego córka Dwora Appelbaum. Udało im się wyratować z tej trudnej sytuacji. Słyszałem od parasian starszych, że była blisko torów duża kupa liści suchych. Oni w te liście się wepchnęli, schowali i tam przesiedzieli, aż pociąg odjechał.
wtedy ojciec z córką piechotą 12 kilometrów przeszli, przyszli, wrócili do Firleja, skąd pochodzili. Bali się zamieszkać w domu, że Niemcy ich odnajdą i znowu wywiozą. I dlatego ksiądz Szymon Tomaszewski, który wtedy był proboszczem w tej parafii, przyjął ich do siebie. Najbardziej utrwaliło mi się w pamięci opowiadanie księdza Czuka o księdzu Szymonie Tomaszewskim. Dużo mi mówił o zasługach tego księdza, o tym, jak go ludzie szanowali, jak go cenili. I że największą rzecz, jaką dokonał, to uratował w czasie okupacji rodzinę żydowską, przechowując ich na strychu budynków gospodarczych. Ksiądz Tomaszewski, który wtedy był i tych Żydów tu przyjął, zachowywał, wybudował dwa podziemne korytarze. Jeden z plebanii starej, która stała przed Tonową, a drugi z kościoła. Tu był otwór wykopany w ziemi, deskami wyłożony otwór, że można było przejść na zewnątrz, wyjść. Tam był sad i w sadzie ewentualnie się schować. A także tym otworem można było dojść do obory, gdzie gdyby Niemcy otoczyli w tym budynku, to oni mogliby przejść otworem do kościoła, pod ziemią. Ksiądz Szymon Tomaszewski przetrzymywał tę rodzinę do końca wojny, czyli do 22 lipca 1944 roku. No, był to jednak jakiś wyczyn bohaterski, ponieważ za takie przechowywanie groziła kara śmierci. Większość mieszkańców naszej gminy również, może nie większość, ale część mieszkańców naszej gminy również wiedziała o tym, że ksiądz przetrzymuje tę rodzinę, ale jednak nie zdradzili tego nikomu, bo no, utożsamiali się z tym, że trzeba ludziom pomagać. W okresie II wojny światowej był kapelanem Armii Krajowej 4 rejonu Firlej-Luszawa. Był jednym z założycieli Armii Krajowej na terenie naszej gminy. Ksiądz Szymon Tomaszewski był również budowniczym szkoły naszej podstawowej w Firleju. Był działaczem Straży Pożarnej, był działaczem harcerskim, organizował koła młodzieży wiejskiej. Trzeba to wziąć pod uwagę, że to był okres, dopiero jak państwo polskie tworzyło się, to były lata 20-30. Ksiądz Szymon Tomaszewski w okresie wzmożonego terroru władz komunistycznych po wojnie był prześladowany przez władze komunistyczne. Tak zwane bandy napadały na plebanie, rozbijały piece, szukali kosztowności. Kilka razy księdza pobili. I również ksiądz był postawiony przed sądem za działalność w Armii Krajowej. I właśnie na tym procesie księdza Tomaszewskiego Moshe Kapelbaum zeznawał jako świadek, który przedstawił że księdza jako bohatera, który ocalił jemu życie. Jako ciekawostkę mogę również powiedzieć, że Moshe Kapelbaum również zeznawał w procesie moich wujków, dla których prokurator żądał kary śmierci. Byli to więźniowie Zamku Lubelskiego i oskarżali moich wujków o to, że zamordowali między innymi Moshe Kapelbauma. I on zeznawał, że on żyje, że on jest, że to jest nieprawda. No i w sumie tylko wujkowie dostali wyroki, jeden 15 lat więzienia, drugi 10 lat więzienia. Jesteśmy autorami wystawy Polska Armia Podziemna 1939-1963, która znajduje się na tej ścianie. Zaczyna się od Armii Krajowej na terenie gminy Firlej, później jest 27 Wojska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Pomyślałem sobie, że należy upamiętnić księdza Szymona Tomaszewskiego w jakiś sposób. No i wymyśliłem sobie, że to będzie taka tablica pamiątkowa. I w miesiącu październiku przedstawiłem to moją propozycję tak konkretnie już członkiem naszego koła historycznego Armii Krajowej w Firleju, którzy z aprobatą odnieśli do tej mojej propozycji. No ale to jeszcze nie był koniec, bo musieliśmy mieć zgodę władz kościelnych.
rozmawiałem z księdzem prałatem Zbigniewem Kuzio, który jest takim naszym mentorem naszego koła, który interesuje się historią, jest takim człowiekiem, który się angażuje w sprawy patriotyczne. Mieliśmy jego taką przychylną aprobatę. Mówi, tak, fajnie Janek, dobrze, że to takie coś wymyśliłeś, ciąg to dalej, nie? No ale trzeba było jeszcze rozmawiać z księdzem proboszczem, poszedłem do księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz również zaakceptował, mówi, fajnie, dobrze, róbcie, tylko skąd weźmiemy pieniądze? Myśmy powiedzieli, że my jako członkowie koła historycznego chcemy to zrobić z własnych funduszy, złożymy się na to, chcemy, żeby pamiątka została po nas na wieki. 18 października 2020 roku chcemy dokonać uroczystego odsłonięcia tablicy w naszym kościele, tablicy poświęconej księdzu Szymonowi Tomaszewskiemu, kapelanowi 4 rejonu Armii Krajowej gminy Firlej. Dużo przyjeżdżało w Czasowiczu do Firleja i chodzili w koło kościoła, oglądali kościół. A ja zobaczyłem gromadkę ludzi na podwórku, wśród budynków gospodarskich. Podszedłem do nich, myślałem, że to w Czasowicze. I pytam, jestem księdzem, czym państwu mogę pomóc? Wtedy jedna z gromadki tam zebranych do mnie powiedziała, proszę księdza, my przyjechaliśmy z Izraela, przyjechałem z rodziną swoją, z krewnymi, znajomymi. Było tam kilkanaście osób. To chciałem im pokazać to miejsce, gdzie nas ksiądz Tomaszewski w czasie okupacji ratował. Dzięki komu przeżyliśmy.